Rekordowe prędkości i rekordowe ryzyko zwyciężają. Trop w rękach policji został zatrzymany przez stołeczną policję. W mieście miały odbyć się nocne, nielegalne wyścigi. Według policyjnych statystyk liczba wypadków z udziałem kierowców jednośladów stale rośnie. 200 km na godzinę na jednym kole. Policjanci skutecznie utrudniali młodym ludziom zawody na 1/4 mili, a oni utrudniali życie policjantom. Jako policja nie jesteśmy przeciwnikami tych wyścigów. Zabieracie nam dowód, a nie pasję. Oni szukają luki w całym samochodzie. Chcą zabrać dowód, chcą zrobić tak, żebyśmy my się po prostu tutaj spotykali, tak? Ludzie młodzi po prostu chcą to robić, tak? Legalnie. Get real.
Gdzie on pojechał? To psy! No ja pierdolę, kurwa! Już! Jestem już! Zajebiście! Zgarnie pan na ciebie i tyle. Oby niskim. Oby niskim.